Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku naszej serii o sztuce na kanale Stowarzyszenia Nowy Port Sztuki, w której opowiadam o technikach artystycznych. Ostatnio opowiedziałam Ci już o technikach malarskich, a dzisiaj zapraszam na opowieść o technikach graficznych. Jedziemy! Techniki graficzne to takie, które powstały, żeby móc jeden obraz powielić na kilkanaście albo kilkadziesiąt różnych odbitek. Dlatego w technikach graficznych najważniejsza jest matryca, a więc ta płyta, z której następnie będziemy odbijać na papierze kolejne prace graficzne. I właśnie ze względu na to, w jaki sposób ta matryca jest opracowana i w jaki sposób główny temat na tej matrycy jest opracowany, dzielimy techniki graficzne na trzy grupy. Na techniki druku wklęsłego, wypukłego i płaskiego. I właśnie tego podziału dzisiaj będę się trzymać i w ten sposób sobie techniki graficzne omówimy. Zapraszam! Zacznijmy od technik druku wklęsłego. Jeżeli druk jest wklęsły, to znaczy, że techniki, które powstają w jego obrębie, na matrycy główny temat mają poniżej tego elementu, który jest niedrukowany. Czyli powiedzmy, że chciałabym wykonać kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt odbitek techniką druku wklęsłego, jaką jest miedziory. I będzie to dla mnie bardzo dobry wybór, dlatego że to właśnie techniki druku wklęsłego pozwalają na uzyskanie większej ilości kopii odbitek niż te druku wypukłego czy płaskiego. Więc jeżeli chciałabym takich odbitek, powiedzmy 25 z jednej płytki miedzianej, będzie to możliwe. Jeżeli chciałabym natomiast, żeby na przykład odbiły mi się motywy słońca, powiedzmy, że jestem bardzo zakochana w motywie słońca, to potrzebuję płytkę miedzianą, na której oczywiście wyryję sobie ten rysunek. I teraz rysunek mojego słońca, który powiedzmy, że będzie w centrum kompozycji, musi być wklęsły względem reszty powierzchni płyty, żeby mógł później odbić się na tej odbitce papierowej. Taka jest zasada druku wklęsłego. Jeżeli druk jest wklęsły, to główny temat musi być wklęsły względem reszty matrycy. Moją matrycą w miedziorycie jest płyta miedziana, a więc względem reszty płyty miedzianej moje słoneczko musi być cofnięte, jeżeli chodzi o tą płytę, a więc po prostu wydrążone z niej. Dlaczego właśnie tak? Dlatego, że jeżeli będę chciała pokryć moją płytę miedzianą farbą drukarską i odbijać ją już na moich papierowych odbitkach, to w tym momencie będę zbierać tą całą farbę drukarską do tych form, które są wklęsłe, więc do mojego słoneczka na środku. I tam pójdzie cała farba i to właśnie ten element będzie się odbijał na odbitkach. Podobną techniką do miedziorytu będzie sucha igła, czyli suchoryt. To również technika druku wklęsłego, powstająca na płycie miedzianej. I na takiej wypolerowanej płytce miedzianej wykonujemy rysunek igłą stalową. I ta sucha igła, tworząc rysunek na naszej wypolerowanej płytce miedzianej, tworzy taki charakterystyczny rowek, który na końcu jest taki postrzępiony i ma taki charakterystyczny wiórek, który następnie zatrzymuje farbę, kiedy jest o nią pokrywana cała płytka. I to ostatecznie na odbitce daje efekt niesamowicie rysunkowy i tym się charakteryzuje ta technika. Kolejne dwie bardzo popularne techniki druku wklęsłego to aquaforta i aquatinta. Aquaforta jest trochę starszą siostrą aquatinty. Obydwie polegają na tym, że rysunek wykonany na płycie miedzianej następnie podlega wytrawieniu kwasem. I tym się właśnie różnią one między innymi od miedziorytu, że tutaj mamy już techniki kwasorytnicze. I aquaforta na odbitce ostatecznej różni się od aquatinty tym, że jest dużo bardziej linearna, bo w aquafort trawione są krawędzie, więc odbitka jest bardzo linearna, natomiast w aquatincie trawione są płaszczyzny i efekt końcowy jest dużo bardziej malarski. Aquaforta i aquatinta mogą wykorzystywane być osobno, ale również byli tacy artyści jak na przykład Francesco Goya, który łączył je ze sobą i wykorzystywał zarówno linearyzm aquaforty, jak i piękną malarskość aquatinty.
Kolejne słynne techniki graficzne to techniki druku wypukłego. Jak już pewnie się domyślasz, w druku wypukłym będzie odwrotnie niż w klęsłym, a więc ten obraz, który chcemy wykorzystać jako późniejsze odbitki, ten temat na naszej matrycy musi być wypukły względem reszty powierzchni matrycy. Więc jeżeli wrócimy do mojego przykładu odbicia słoneczka, znowu motywu, to w tym momencie potrzebuję, żeby na płycie drewnianej, bo na przykład drzeworyt jest taką podstawową i najważniejszą techniką druku wypukłego, moje słoneczko na środku płyty drewnianej musi być wypukłe względem całego tła, czyli reszty powierzchni matrycy mojej płyty drewnianej. I na tym polega właśnie drzeworyt, że później przemalowujemy farbą drukarską tą płytę i odbijamy właśnie te elementy wypukłe. Drzeworyt to taka technika, która najczęściej będzie nam się kojarzyła z odbitym czarno-białym rysunkiem, ale musisz też pamiętać, że mamy odmianę drzeworytu barwnego i tutaj powstają naprawdę piękne odbitki. Masz tutaj pokazane też przykłady takich właśnie wielobarwnych drzeworytów. I drugą, bardzo popularną techniką druku wypukłego jest linoryt, który powstaje na matrycy wykonanej z linoleum. Jak pewnie już się teraz domyślasz, widać to bardzo dobrze, że techniki drukarskie druku wypukłego powstają w materiale, który jest miękki, a więc mamy tutaj do czynienia z płytą drewnianą, czy na przykład z linoleum. Natomiast techniki druku wklęsłego powstawały w materiale, który był trwały, to była płyta cynkowa czy płyta miedziana. Więc ta zasada, jak ją sobie zapamiętasz, też bardzo łatwo Ci podpowie następnym razem, czy masz do czynienia z odbitką druku wypukłego, czy z odbitką druku wklęsłego. Ale żeby nie było tak łatwo, mamy oczywiście jeszcze trzecią grupę naszych odbitek drukarskich i to będą techniki druku płaskiego. Druk płaski podpowiada nam oczywiście od razu, że matryca, w której będzie wykonana dana odbitka, będzie miała te elementy, które się będą odbijały i które się nie będą odbijały na tej samej wysokości. Techniką bardzo popularną druku płaskiego jest na przykład litografia, w której matrycą jest kamień litograficzny, to na nim wykonuje się rysunek i później też na nim wykonywana jest odbitka. Litografia jest bardzo ciekawą techniką graficzną, która daje wiele możliwości i tutaj mogą również powstawać kolorowe odbitki, czyli tak zwane chromolitografie. Jednym z najbardziej utalentowanych i znanych artystów, którzy tworzyli w technice barwnej litografii, będzie Henri de Toulouse-Lautrec, który tworzył w drugiej połowie XIX wieku i zaliczany jest dzisiaj oficjalnie do postimpresjonistów. Myślę, że bardzo ciekawą techniką graficzną druku płaskiego może być też monotypia, która, jak sama zresztą nazwa wskazuje, pozwala na odbicie tylko i wyłącznie jednej odbitki. Przez co była kwestionowana przez niektórych historyków, czy w ogóle można ją klasyfikować jako technikę graficzną, bo przecież sensem technik graficznych jest odbicie w wielu kopiach. Natomiast ostatecznie przez sposób wykonania tej techniki została zaklasyfikowana jako technika graficzna. I ostatnią, a jednocześnie najmłodszą techniką druku płaskiego jest serigrafia, czyli sitodruk. I tutaj znowu, jak sama nazwa wskazuje, mamy do czynienia z matrycą, którą jest sito. Na to sito nakłada się szablon, przez który przetłacza się farbę. Myślę, że ta technika może być Ci bardzo dobrze znana, a może nawet już gdzieś ją widziałeś, dlatego że jest ona wykorzystywana szeroko, na przykład do robienia nadruków na koszulkach czy na płóciennych torbach. Artystą bardzo dobrze znanym z techniki serigrafii, który wykorzystywał ją bardzo często w swojej twórczości, jest Andy Warhol. I tutaj właśnie możesz zobaczyć jego przykładowe prace wykonane tą techniką. I tym oto współczesnym akcentem kończymy odcinek o technikach graficznych. Jak zawsze będę Cię serdecznie nakłaniać do wykonania chociaż jednej pracy plastycznej po tym odcinku. Myślę, że najprościej będzie Ci wykorzystać technikę linorytu, dlatego że fragment linoleum możesz kupić w każdym sklepie budowlanym. I taki kawałek linoleum później sobie opracować jakimś nożykiem stolarskim. Bardzo namawiam Cię, żeby spróbować i potem po prostu przemalować tę matrycę farbą i odbić ją na kartce. Daj znać koniecznie, jak Ci poszło, swoje efekty prac pokaż artystom ze Stowarzyszenia Nowy Port Sztuki. Możesz opublikować tę pracę na ich fanpage'u albo na swoim Instagramie, tagując Nowy Port Sztuki. Dziękuję za ten odcinek i do zobaczenia w kolejnym, w którym opowiem Ci o nietradycyjnych technikach artystycznych. Do zobaczenia!